Witam szlachetnych rodaków, mówi Beata Andreja z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska. Szczęść Boże. Jest 3 maja 2015 roku. Wczoraj obchodziliśmy 2 maja rocznicę zawieszenia polskiej flagi biało-czerwonej na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, którą polscy żołnierze, zdobywając Berlin, umieścili na kolumnie zwycięstwa zwanej po niemiecku Siegessäule, a którą niestety po 2 tygodniach zdjęto i zamieniono na flagę francuską, co jest wielką niesprawiedliwością. Pamiętamy o 2 maja również dlatego, że jest to ogłoszony dzień Polonii i Polaków przebywających za granicą. 2 maja jest skomponowany w triduum świąteczne rozpoczynające się 1 maja komunistyczną międzynarodówką, potocznie zwanym Dniem Pracy, Świętem Pracy. 2 maja to jest też pewnego rodzaju międzynarodówka europejska i 3 maja Święto Masońskiej Konstytucji. Przypominam, że po wprowadzeniu pierwszej w Europie właśnie Konstytucji z 3 maja Rzeczpospolita Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Warto pamiętać, że w 3 rozbiorach Polski brały udział oprócz Rosji 2 państwa niemieckie, Prusy i Austria. A właśnie zabór pruski obejmował największą część obecnego terytorium Polski, na którym niemiecki zaborca planowo wynaradawiał i germanizował Polaków w okrutny sposób. Zaborcy niemieckojęzyczni, Prusy i Austria, kontynuowali tym samym antypolską politykę od wielu wieków prowadzoną przez rody Hohenzollernów i Habsburgów. W tym antypolskim szaleństwie widzimy również niemiecki atak, po niemiecku słowo Erstschlag, nie ma odpowiednika w języku polskim, niemiecki atak na Polskę 1 września 1939 roku. Niemcy w ludobójczy sposób, niespotykany do tej pory, okrutny, zamordowali w niepełna 6 lat okupacji od 1 września 1939 roku do podpisania aktu kapitulacji bezwarunkowej Niemiec. Rano 7 maja nastąpiła bezwarunkowa kapitulacja Niemiec podpisana przez generała Jodla i admirała Dönitza w kwaterze głównej generała Eisenhowera. 9 maja w obecności 4 alianckich dowódców ratyfikowano w Berlinie poddanie się Niemców. Ze strony Niemców podpis złożył generał Keitel. 7, 8, 9 maja 1945 roku 10 milionów Polaków zniszczyli planowo całą Warszawę, stolicę Polski, i założyli kilka tysięcy obozów śmierci niemieckich dla Polaków i innych narodów na terenie okupowanej Polski, w których przez niemiecką precyzję, po angielsku Made in Germany, mordowali planowo, archiwizując swoje ludobójstwo w pewności, że tą wojnę wygrają, mieli taki zamiar. Jednym przykładem tragedii narodu polskiego jest niemiecki obóz zagłady dla Polaków, KL Warszał, w którym Niemcy zbudowali największą komorę gazową na świecie, w której mordowali 400 Polaków dziennie. Powtarzam, 400 Polaków dziennie. Był to między innymi powód wybuchu Powstania Warszawskiego, a ten fakt przemilcza się w polskojęzycznych mediach, co jest bardzo naganne. Niemcy nie odpowiedzieli do tej pory za ludobójstwo na Polakach, ludobójstwo 10 milionów Polaków. Przypomnę, że na czele III RP stoją historycy antypolscy, historycy z Platformy Obywatelskiej, między innymi magister historii Tusk, magister historii Komorowski i magister historii Schetyna.
jak również magister historii Bartłomiej Sienkiewicz. Do niedawna minister spraw wewnętrznych, czyli resortów siłowych z epoki Szczaku. Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie w osobie prezydenta Juliusza Nowina-Sokolnickiego określił należne odszkodowania wojenne od Niemiec do Polski na 1 bilion dolarów, to jest 1 tysiąc miliardów dolarów. Po II wojnie światowej w Londynie w wyniku antypolskich działań obcych agentur i obcej bezpieki doszło do rozłamu. Prezydent Kaczorowski, który zginął w zbrodni smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, nie był ostatnim prezydentem. Szczegóły przedstawimy w kolejnych odcinkach na Królewska TV. Przedstawiamy prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Władysław Raczkiewicz pełnił urząd prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie od 1939 roku do 1947 roku. Przypominam, że rząd polski opuścił terytorium Polski z powodu napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. Sukcesję po prezydencie Raczkiewiczu objął z jego mianowania prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie August Zaleski od 1947 do 1972, który mianował swoim następcą prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie pana Juliusza Nowina-Sokolnickiego, który objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w 1972 i piastował ten urząd do swojej śmierci 17 sierpnia 2009 roku. Umarł Juliusz Nowina-Sokolnicki i dwa dni przed swoją śmiercią mianował swojego następcę i od 15 sierpnia 2009 roku prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie był Jan Zbigniew Potocki. Obecnie jest ogłoszony wakat na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Sukcesja urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wynika wprost z obowiązującej nadal, nigdy nie uchylonej Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku oraz ze stanu wojny z Niemcami, w której Polska się znajduje od 1 września 1939 roku, od haniebnej napaści na Polskę przez III Rzeszę Niemiecką, pomimo układów pokojowych. I mimo upływu 70 lat od bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, którą za kilka dni, 8 maja, będziemy obchodzić, pomimo okrągłej rocznicy 70 lat bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, nie podpisano traktatu pokojowego. Zwracamy Państwa uwagę, że jest to stan, który dla Polski jest niekorzystny. Wzywamy aliantów II wojny światowej do negocjacji traktatu pokojowego. Podpisanie traktatu pokojowego zabezpieczającego granice na Odrze i Nysie Łużyckiej między Polską i Niemcami jest polską racją stanu. Tak samo odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski w wysokości 1 biliona dolarów, czyli 1000 miliardów dolarów, są polską racją stanu oraz zwrot Królewca wraz z okręgiem do Polski przez Rosję, która okupuje Królewiec od 1945 roku. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andreja z Wrocławia. Do następnego odcinka. Szczęść Boże.